Siema, siema. W dzisiejszym odcinku będę chciał w końcu zakończyć Battle Passa i wiem, że chyba w poprzednim nawet filmie mówiłem, że nie wykorzystam tych moich Battle Pointsów, ale że jestem już tak bliziutko, naprawdę bardzo blisko do wypełnienia tego Battle Passa, no to pomyślałem, że jednak to zrobię, po prostu, jednak to zrobię. Także muszę wykonać zadania, challenge, muszę tak, załatwić 10 petów, zagrać dwa mecze tylko używając kategorii Heavy i załatwić przeciwników 4 w końcu w ciągu jednego mojego życia. No powinno się to udać, więc wy zostawcie łapę w górę, jeżeli wierzycie, że dzisiaj się to uda. I czy coś miałem jeszcze sprawdzić? Aha, mamy w ogóle rzeczy tutaj do sprawdzenia. Ja zapomniałem z tego wszystkiego. Dobra, weźmy sobie może w ten sposób. I ja potrzebuję też golda. Właśnie, potrzebuję golda i gold mi będzie przydatny 40 golda, bo zadanko muszę wykonać 10 i jeżeli teraz trafię, okej, VIP na dwa mecze, niedobrze, ponieważ to jeszcze ile będzie trwało? 6 dni, okej, 80, spróbujmy tutaj szczęścia z tą bronią, czyli tak, 10, 20 i 1 VIP. Nie wiem, czy tego 20 golda nie powinienem na przykład na 5 części broni zamienić, chociaż bardzo rzadko dostaję te 5 części broni. Okej, 35, bardzo dobrze, sprawdźmy tutaj, 2 mecze VIP i 40 golda. Nie wiem, czy zadanie nie wykonałem już, tutaj oczywiście wiadomo, co potrzebujemy, czyli tak, VIP-a wykreślamy piątkę i wykreślamy dziesiątkę, bo my chcemy po prostu golda z tego, albo VIP-a na dwa mecze, dokładnie tak. Tak, i tutaj mamy 250, rzucimy sobie kostką, goldzik, jakiś goldzik, może cokolwiek, 30 golda? No jednak nie, jednak tutaj dostałem, nie wiem, tutaj dostałem to, czego nie potrzebuję, zobaczmy jak to wygląda, challenge, a nie, już mam, okej. Okay. Zadanie wykonane, 160 na 20. Dobra, czyli muszę wykonać, w ogóle to jest, mam wydać 150 końców. Czy mogę na coś szybko wydać 150 końców? Czy mam coś? Upgrade, unequip. Nie, tutaj też nie mam żadnej broni. Zwierzątko mi się wykluwa kolejne. Jak widzicie, tych jajek jest coraz mniej, bo staram się naprawdę tych jajka wykluwać i no zobaczcie, simple, później sobie przyjdziemy już do tych lepszych jajek. W sumie mógłbym, wiecie co, i ja to zrobię. Kluję po prostu jajka za pomocą golda i chyba powinno mi zaliczyć do tego questa. To jest 30 golda, to nie jest zbyt dużo, ale bez problemu powinienem w końcu tych jajek się pozbyć i dzięki temu będę miał zadanie wykonane. Więc kurde, same plusy, nie? Same plusy, tylko no golda, golda dość dużo stracę. Ale coś za coś, Battle Passik będzie dzisiaj wykończony, znaczy będzie już cały po prostu zaliczony kalendarz, 150 końców, okej, mam 119, to jeszcze troszkę musimy, ile mam jajek? Okej, no to powinno się udać, cyk, dobra, mitycznego dostałem nawet. Dobra, no i to mi się podoba. Uwaga, Battle Pass w dzisiejszym odcinku, mamy już koniec Battle Passa w końcu. Dobra, wezmę sobie teraz starożytne jajo. 60 golda tylko zajmuje. Uwaga, bierzemy tak. I mam już. Mam nagrody. Ale najlepsze rzeczy tutaj są. Chociaż kurde, cały czas się waham. Nie no, powiedziałem, że to dzisiaj zrobię, także 30 za 960. Klikam, cyk. I proszę bardzo, Battle Pass został zaliczony, że tak powiem. Wezmę sobie jeszcze tak. To. Jajko? W sumie zastanawiam się, jak to zrobić. Możemy tej broni użyć. Bo to jest chyba też jakaś broń, która by mi się przydała. A te skrzynki bym sobie zostawił na kolejny film. Tak chyba będzie najlepiej. Jajko sobie otwórzmy. A, nie mam jajka do otwarcia. Dobra, broń jest. Także od razu biorę. Aha, to jest broń na blisko. W sumie nie wiem, czego innego się spodziewałem. Ale 29. To jest też legendarna. Ta też jest fajna. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak pójdzie. Jakiś może meczek sobie trzeba rozegrać. Deathmatch, Lost World, Treasure. Lecimy na tą mapę. Tu jest. Tu jest też git. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj przebiegało. Jak będą przebiegały dzisiejsze mecze na nowej legendarnej broni. Tą mityczną. Nie, muszę zobaczyć, jaka to jest kategoria broni. Czy to jest, wiecie, podstawowa, czy niepodstawowa, czy backupowa i tak dalej. Okej, okay, siema. No, ciężko będzie. Nie wiem. Powiem wam, że. Po używaniu tamtej broni, to każda, znaczy po tej co mnie powiedzmy forsowaliście, żebym ją kupił, to używanie każdej innej broni to jest takie średnie. Więc nie wiem, czy się z nią zaprzyjaźnię na dłużej, ale też chciałem po prostu jeden odcinek, ale mam oczywiście to, cyk, a to jest shotgunik mój, dobra, nie wiem, zapomniałem już, nie grałem, widzicie, dwa dni, bo się wykręciłem w nową gierkę. W ogóle wczoraj pojawił się odcinek z Jurassic World,
Jurassic World The Game, o tak się nazywa dokładnie gra. I polecam też sobie sprawdzić odcinek, bo jest naprawdę fajna gra, jest mobilna, jest za friko. To można sobie pograć ładnie. Dobra, ale wiecie co? Ja muszę zmienić broń. Muszę zmienić... O, idzie typek. Bombka. Ale to nie bije obrażeń. Nie no. Za koniec Battle Passa taką broń dostajesz? No nie jestem zadowolony. Nie jestem zadowolony z tego obrotu. Zwłaszcza, że mogę zrobić... O kurde. Sekunda. Cyk. O, mogę zrobić właśnie to. Czyli się głupio wywalić i nie zatwić jednego przeciwnika. I w sumie już tych challenge'y nie muszę kompletnie wykonywać, ale to jest spoko, bo chyba zostało jeszcze, nie wiem, z 16 dni tego Battle Passa, a ja już go spokojnie grając, i to naprawdę nie grindowałem dużo, spokojnie mi się udało tego Battle Passa wykonać, więc widzicie, da się. W sumie pewnie każdy wiedział, że się da, tylko ja nie wiedziałem o tym, bo jakby to jest mój pierwszy Battle Pass, którego, wiecie, ręcznie udało mi się wbić. Chociaż w sumie ja właśnie te Battle Pointsy, nie wiem jak w sumie się nazywa tam waluta, którą wydałem, ale ja tą walutę zarabiałem normalnie za pomocą tych misji. Więc to mi po prostu pomogło, albo mogłem oczywiście sobie zostawić, żeby później kupić sobie kolejnego Battle Passa. I to też by było spoko. Dobra, witam. Szkoda, że tego jaja nie od razu nie otworzyłem, bo byłem ciekawy, co tam jest. Ja jestem teraz w ogóle fanem zbierania tych sforków wszystkich. Aj. Victory. Wygraliśmy, ale jednocześnie pucharków zero. No tak. Trzy pucharki, 7 kluczy, 8 kluczy. A, bo ja miałem... Ej, wygraliśmy, ale ja pucharków nie dostałem, bo za mało miałem? What? Co się tu dzieje? Snajperki. Dobra, teraz spróbujemy sobie zagrać jeszcze jeden meczek. W sumie to będzie krótszy odcinek, bo to będzie bardziej ej, wbiłem Battle Passa i w kolejnym odcinku będzie opening wszystkich skrzynek. I też będzie fajnie. I jeszcze na kolejny sobie zostawiłem tą mityczną broń. Tylko mówię, muszę sprawdzić, która to jest kategoria, żeby wiecie, się nie okazało, że ja sobie skraftuję, a będzie sytuacja, że już mam jak na przykład jakąś mityczną broń albo jakąś inną. O, Charmander, siema. Siema Charmander, to jest chyba podstawowy skin, ale masz dzidę fajną, skąd ty masz tą? Aha, Spear of War. Dobra, to jest z tego, od tego sprzedawcy, że tak powiem, który jeszcze tam jest, od którego kupiłem już jedną broń. No spoko jest ten shotgunik, jest naprawdę okej. Ta broń nie podoba mi się, mówię, mam ochotę zmienić jak najszybciej na tamtą, którą miałem, mimo tego, że ona ma mniejszy poziom, to jakoś po prostu lepiej mi się z niej bije. Bo z tej trzeba przytrzymać, może dlatego. O, jednego fraga chociaż jakbym zdobył. Okej, mamy jednego fraga. Wow, flotar, ale ta broń jest super. Nie jest super. Może ja nie potrafię z niej strzelać. Może tak jest. Oj. W ogóle muszę przez ściany jakoś załatwić typa. Jak ja mam to zrobić? Mam dużo zadań, że przez ściany. O. Tylko nie mam broni, która przechodzi przez ściany. To może być mały problem i to może mi uniemożliwić po prostu przejście tej mapki. O! Dostał? No! I to było piękne zastosowanie tukat spama, bo nie użyłem trzech. A tego? Oj! Tak, shotgun na daleko, flotar. To jest idealny pomysł. Naprawdę, to jest zarąbisty pomysł. Szkoda, że nie mogę sobie zmienić na przykład, żebym pod jedynką miał tą broń, którą mam teraz, pod dwójką, żebym miał na przykład snajperkę i tak dalej, bo to by mi naprawdę mega ułatwiło sprawę, chyba że się da. A widzicie, jeżeli się da coś takiego zrobić, to bym musiał ogarnąć. Bo jedynka, dwójka, trójka bym mógł łatwo sobie po prostu zmieniać, łatwiej byłoby mi przełączać te bronie. Bo i tak, no na razie nie będę używał tej na blisko raczej. A nie będę też używał tego, o, tych właśnie dorzucania. Więc no, wypadałoby po prostu, wiecie, już sobie setupik troszeczkę zmodyfikować, oj. Ja pierdziele, no jeżeli mnie jeszcze zabije, to się wkurzę. No. Oj. Co jest? nie wiem co dzisiaj się dzieje z moim aimem, ale no od kiedy mam tego shotguna, to lepiej mi się gra. Ale jednocześnie mam problem z załatwieniem przeciwnika. W poprzednim odcinku było dokładnie to samo. Dobra, teraz się udało, o nie udało się. Mam pety jeszcze załatwić. Cyk, jednego peta już nie ma. Dobra, tutaj headshotik ładny wleciał. Ktoś tu jest? Nie ma nikogo. Co ty tam robisz? Proszę zejść. Proszę zejść. Cyk, nice.
Nice, nice, nice. Asysty, 17 fragów. Nawet wydaje mi się, że mogę być na pierwszym miejscu teraz, bo naprawdę dużo tych fragów zdobywam, mimo tego, że nie trafiam przeciwników. To i tak jest git. Oj! Siema. O, ładny. Ładny Nemesis, multi-kill. Jeszcze jakieś dodatkowe punkty weszły. Dobra, także mówię, w kolejnym odcinku będzie opening tych skrzyneczek. Chyba, że chcecie mityczną broń, chociaż wydaje mi się, że opening 250 skrzynek. Może, znaczy tej skrzyni za 250 kluczy. To na pewno będzie coś tam fajnego. Albo dostanę tą broń, której nie chcę dostać. Właśnie i chyba skrzynkę mam jeszcze do otwarcia. Możemy sobie to zrobić. Będę miał chyba tą darmową skrzyneczkę jeszcze. Oj, oj, oj. Na snajperkę. Dobra. 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 No, nie trafiłem. I tu był na prawo? Nie, nie było już gościa na prawo. Zobaczmy. Cyk. Cyk. No nie. I znowu zero pucharków? Ja naprawdę miałem ostatnie miejsce? I dlatego nie dostaję? Ej, czemu ja nie dostaję? Aha, bo ja nie kliknę. Oj, dobra. Już wiem. Alto. Ajajaj. Aż mi głowa rozbolała. Przecież ja nie kliknąłem rozpoczęcia nowego turnieju. Challenge complete. Fajnie. O! Ty. Dostałem nagrodę właśnie. 200... Co? Przypadkiem? Przypadkiem sobie wykonałem to zadanko? Okej, i tu mam jeszcze 35 daily challenge, żeby je zrobić, ale nie będę teraz tego robił. Czy mamy coś tutaj? New. A, bo się... Chwila, czy to się coś zresetowało przed chwilą? I dlatego mogę po raz kolejny? Chyba tak? Tak, bardzo możliwe, że przed chwilą się zresetowało to po prostu. 40 golda, 30 golda, i dwa mecze. Ale tragedia. Ale tragedia, w ogóle nic nie wchodzi. Dobra, wykluczmy 10, 5 i 20. I VIP. VIP na dwa mecze. A, na jeden meczek. I też spoko. Dobra, i tutaj mamy skrzynkę darmową do otwarcia, także zobaczymy, co z tej skrzynki poleci, czy poleci mi w końcu ta broń, której potrzebuję. I tak! Nie, no dzisiaj mam mega szczęście. Mega szczęście. 46, także od razu sobie zmieniam tą broń. Będzie trzeba ją przetestować. Special i mamy tutaj equip, upgrade. Ile kosztuje? 550? Chyba was porąbało. Efekt duration, czy to zatruwa? Reload speed i weźmy sobie energy damage. Gdzie to jest? Co to? Reload? Chwila. Single shot poison. Ok, czyli efekt będzie się utrzymywał 40% dłużej. Tutaj mamy galerię, także możemy sobie też kliknąć. 10 diamentów za to i 50 bilecików, także niedługo pewnie jakaś mityczna broń wleci z tego. Także co, ja wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to wiadomo, strzelcie łapy w górę. W kolejnym odcinku będzie opening tych skrzynek i zrobimy sobie jeszcze opening tej skrzyni. No, miejmy nadzieję, że tutaj coś mi też fajnego poleci. Także co, miłego dnia, do zobaczenia, cześć, pa, pa, hej!